Cześć, z tej strony Grzesiek z Oftych.pl i dzisiaj pokażę Wam mojego nowego przyjaciela, czyli Ezvis RH1. To jest to urządzenie, które trzymam teraz obok siebie i trzymam je obok siebie zupełnie nieprzypadkowo. Po pierwsze, chcę Wam za chwilę pokazać, jak ono jest zbudowane, a po drugie, chcę Wam powiedzieć, że ono strasznie uzależnia i sprawia, że sprzątanie jest dużo przyjemniejsze niż bywa zazwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że to urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, bardzo proste w konstrukcji i bardzo proste w założeniu, co mnie absolutnie kupiło. Muszę powiedzieć wprost, że odkurzanie na mokro i na sucho jednocześnie to jest coś wspaniałego, ale oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie podłóg, uwaga, twardych, tak. Więc jeśli macie w domu dywany, omijacie je skrzętnie, bo to urządzenie cały czas dozuje wodę i dozuje je na ten wałek, który tutaj widzicie, ten wałek się obraca. I od razu muszę Wam powiedzieć kilka kwestii. Po pierwsze, pojemnik na wodę czystą, pojemnik na dole na wodę brudną, pojemnik na wodę czystą to jest 700 ml, pojemnik na wodę brudną to jest 600 ml. Tutaj na dole mamy szczotkę napędzaną, to jest taki wałek miękki. Na nim tutaj, on jest cały czas wilgotny, bo ta woda jest natryskiwana. Urządzenie potrafi się suszyć w stacji dokującej, to też Wam pokażę. Natomiast ten wałek ciągle się obraca i napędza to urządzenie, więc my też możemy dosyć delikatnie przesuwać po podłodze, to jest bardzo fajne. No i muszę Wam powiedzieć wprost, że mamy tutaj coś, co rzadko można spotkać w tej klasie sprzętu. Tutaj na górze jest wyświetlacz cyfrowy i uwaga, to urządzenie jest w stanie też komunikować się z nami głosowo. Tak, gada jak najęte, oczywiście gada po angielsku, możemy sobie zmienić ten język na jakiś chiński, niemiecki, francuski, polskiego nie ma, ale to, co jest istotne, te komunikaty, które wypowiada, są ważne. To nie są jakieś rzeczy, które po prostu są, bo są, tylko kończy się nam woda, jest za dużo wody brudnej, jest jakiś problem z urządzeniem, to wszystko usłyszymy dzięki temu komunikatorowi głosowemu, który tutaj jest. Natomiast sam wyświetlacz pokaże nam poziom naładowania baterii i sam wyświetlacz pokaże nam automatykę pracy. Tak, bo to urządzenie automatycznie ma dostosować poziom swojej mocy i ilość wody do brudu, które samo wykryje. Ja chcę Wam pokazać wprost, jak to urządzenie radzi sobie w praktyce bez zbędnego koloryzowania. A jak chcę to pokazać? Bardzo prosto. Będę miał trzech pomocników. Pomocnik numer jeden to jest coś, co jest w tej kawiarce. Jak się domyślacie, zapewne jest to bardzo czarna, bardzo mocna, bardzo gęsta kawa. Pomocnik numer dwa to jest taki dosyć też intensywnie kolorowy dżem, właściwie powidła śliwkowe, węgierkowe i klasyczny pomocnik numer 3, czyli nasz ketchup. Nie będę pokazywał marki, bo nie o to chodzi. Ważne, że jest, widzicie, czerwony, kolorowy i na pewno jest gęsty i powinien szybko zasychać. I pytanie jest teraz takie, bo oczywiście każdy odkurzacz, czy sprząta na sucho, czy na mokro, on sobie z większością takich zwykłych brudków poradzi. A ja chcę, żeby tych dwóch pomocników i ten trzeci, którego to widzicie, wylać odpowiednio wcześnie, dać im chwileczkę zasnąć, po czym użyć naszego Ezvisa i wtedy zobaczymy, co się będzie działo z tymi zabrudzeniami, no bo zwykle sprzątamy dopiero wtedy, kiedy ten brud rzuci gdzieś nam się w oczy, a czasem jest tak, że tego brudu nagromadzi się dosyć sporo i plamy mogą być bardzo różne, więc ja bym chciał się zająć teraz tymi plamami, dajcie mi szansę, żeby najpierw je zrobić i to jest coś, na co czekałem, po czym zobaczymy, jak Ezvis sobie z nimi radzi. Dobra, obiecałem, że będzie próba. Mamy próbę numer 1 i idzie nasz bohater w postaci ketchupu. Ślad numer 1, muszę Wam powiedzieć wprost, że bardzo się cieszę, że nikt tego nie widzi. A przynajmniej mam nadzieję, że zdążę posprzątać przed powrotem reszty domowników. Teraz leci nam kawka. No, wygląda to już tak, że nawet mnie by zmusiło do jakiegoś poprzątania. Na koniec leci coś, co też obiecałem, czyli mamy te powidła. Zrobimy coś takiego, a nawet żeby było bardziej fantazyjnie, to nawet zrobimy coś takiego. Dobra, zostawiamy tego bełta, przepraszam, zostawiamy naszą próbę badawczą. W praktyce wygląda to tak. I zobaczymy, jak nas Ezvis sobie z tym poradzi, a przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, co zostanie na wałku. Bo co innego sprzątnąć to i jestem w stanie uwierzyć, że nawet jakiś prosty chiński odkurzacz za ułamek kwoty Ezvisa, który kosztuje około 1700 zł, byłby sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast co innego pokazać na po tym czyszczeniu taki wałek, no, którego nie będziemy od razu chcieli wyrzucać przez okno. Więc uwaga, niech to troszeczkę sobie zaschnie i zaraz zabieramy się do roboty.
Wygląda na to, że nasze ślady troszkę nam zaschły. Wygląda to ciągle tak samo mało apetycznie, jak wyglądało na samym początku. I myślę, że możemy wkroczyć z Ezizem RH1 do akcji. Uwaga, odpalam maszynę. Widzieliście, jak to wyglądało? Ja jestem ciągle w szoku. Teraz musimy dobrać się do wałka i zobaczymy, czy tak jak na pierwszy rzut oka, że podłoga jest czyściutka. Zobaczcie, to wygląda genialnie. Zrobię teraz coś takiego i nie ma ani śladu, ani po kawie, ani po keczupie, ani po śliwce węgierce. I teraz uwaga, przysuniemy bliżej nasz wałeczek. Ja go spróbuję rozmontować. Wciskam, wyciągamy go. O, przy wyciąganiu wylało nam się troszeczkę, bo nie do końca dostało. Ja go wcześniej wyłączyłem, ale zobaczmy, jak wygląda wałek. I wałek wygląda no w zasadzie tak, że ja bym nie potrafił powiedzieć, czy tutaj było odkurzane, sprzątane, czy w jakikolwiek sposób zbierane coś, co ma kolorystykę. No bo tutaj w ogóle to wszystko wygląda tak samo, jak wyglądało przed sprzątaniem, czyli wygląda na czyste. Podejrzewam, że to jest złudzenie, no ale powiem wprost, że jestem zaskoczony. Spróbuję to troszkę wycisnąć. Zobaczcie, no dłoń jest, wydaje się, że jest czysta, a na pewno nie świeci od śliwki, nie świeci od keczupu, nie świeci od kawy. Jak dla mnie jest to coś niesamowitego. Naprawdę jestem w szoku, jak to urządzenie jest w stanie poradzić sobie z plamami. Mieliśmy kawę, mieliśmy ketchup, mieliśmy śliwkę węgierkę i to wszystko, niezależnie od konsystencji, niezależnie od tego, czy się kleiło, czy się nie kleiło, zniknęło pod tym wałkiem. A co najzabawniejsze, ten wałek dalej jest czysty, tak jak mógłby być czysty i ja mógłbym zacząć normalnie zmywać nim podłogę. Bardzo mi się to podobało i niezwykle podoba mi się jeszcze druga rzecz. Uwaga, o tym bym zapomniał. Mamy tutaj taki mały spuścik. I ja wystarczy, że kliknę w dół, wyciągam sobie od razu nasz pojemniczek. Ten pojemniczek na wodę czystą jest w stanie, uwaga, przyjąć 700 ml płynu. I ten płyn może być podgrzany, może być z detergentem, maksymalnie 60 stopni. To jest coś bardzo fajnego. A na końcu, zobaczcie, to wszystko trafia do drugiego pojemniczka. No i mam nadzieję, że troszkę widzicie teraz, jakiego koloru jest ta czy w środku, bo ona nie zachęca, delikatnie mówiąc. Tak działa Ezvis RH1 i moim zdaniem jest to kawał kapitalnej roboty. Jeżeli macie duże mieszkanie, jeżeli macie w domu zwierzę, bo mam nadzieję, że w pełnej recenzji tego odkurzacza, który znajdziecie na stronie off.pl, zobaczycie sobie zdjęcia i to, co ten odkurzacz zbiera, to jest coś niesamowitego, bo znajdziecie tam masę kłaków, włosów i to wszystko jest zmieszane z wodą. Wygląda okropnie. Wygląda mniej więcej tak jak to błoto tutaj, no ale tak naprawdę pokazuje, że działa. I naprawdę mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że ten test wyglądał jak wyglądał, ale chodziło mi o to, żeby pokazać, jak Ezvis radzi sobie w praniu. A w praniu radzi sobie świetnie.